Dobra, jest. Jeszcze tylko 3 godziny i będę mogła wreszcie wyjść. Może wyjść i nie musieć udawać zainteresowania ich chujowym życiem. Dobrze, że wyciągnęła. Szkoda, że w liceum takiego nie było. Se kurwa nie myślę, że będę zapierdalać 12 pięter w dół po to, tylko żeby zajarać i zaraz wracać 12 w górę. Wyszła. Ciekawe, czy też się ukrywa przed tymi kretynami z działu. Pewnie jarała. Albo płakała, albo potrzebowała być sama, albo waliła szprycę. Pamiętaj, pracowniku, korporacyjny kibel drogą do lepszego życia. Teraz to kurwa wydrapie na drzwiach. Boże, mnie dupsko boli. No ale co, co, jaraj, jaraj, kurwa. Mogłabyś przestać jarać, ale nie, nie, albo zjechać na ten cholerny parter. Kurwa, takie poświęcenie może chociaż Pan Bóg to doceni i raka mi oszczędzi. Anka? Jesteś tu? No jestem, jestem. Gdzież bym miała być? No ładnie. Ryzykujesz z tym paleniem. Dobra, masturbowałam cię, wiesz, lubię potem zajarać. Dobra, dobra. Jezu, chcesz nabrać dystansu do świata i tej zmechanizowanej codzienności? Też skocz sobie do kibla i spuść ciśnienie. Nim pewnego pięknego dnia wyskoczysz z okna, albo rzucisz się pod tramwaj, albo jeszcze gorzej. Zaczniesz kurwa jarać. Byłyśmy umówione. Czy jak zwykle zapomniałaś? Wiesz, ten kibel jest wielkości mojego mieszkania. Siedząc w kabinie zastanawiałam się, jakbym się urządziła na takiej przestrzeni. Dorzuć mi do tego męski, mogę tu urodzić i wychować. Tak? Chcesz tu sobie urodzić i wychować faceta? Wal się, ruda. Kurwa, no. Nie mogę ułożyć normalnie tych cholernych włosów. Jezu, ile bym dała, żeby mieć takie jak twoje. Ty? A ja obetnę w cholery. Opierdolę je na łysą pałę. Chcesz? No. W chuj. Idziemy na ten lunch? No. On ściska mnie już normalnie. Zjadłabym konia z kopytami. A może najpierw sałatkę, nie? Albo jakiegoś kurczaka? Tak. Schabowego byś opierdolę. Nie schabowego, wiesz. Taką pierś najlepiej. Najlepiej to grillowaną, marynowaną, wiesz. Smażenie jest niezdrowe, nie? Wiesz, ten tłuszcz zalega w organizmie, potem tuczy. Kurwa. No to nie jest śmieszne, wiesz. Podobno w ogóle nie powinno się rezygnować z oleju i oliwy z oliwek. O Jezu, oliwa z oliwek. Słoneczna Italia. O matko. Byłaś we Włoszech kiedyś? Nie. No to musisz jechać. Ja byłam parę razy, wiesz, tam jest zupełnie inny tryb życia. Ludzie jedzą zdrowo, wiesz, ryby, sałatki, owoce morza. A nie jakaś tłusta golonka ze szczeciną czy włosami, nie? Mhm. Tak się to nazywa? Włosy czy szczecina? U świni, nie? Tak się to nazywa? Nie wiem. No, wyobrażasz sobie coś takiego w gardle? Boże, żygać się chce normalnie. Jakbyś włosy jadła. Przestań, co? No co jest? Się czuję. No widzę właśnie. Może ty w ciąży jesteś, co? Nie jestem w żadnej ciąży. No to co jest? Bo brzuch mnie boli. No ale co, zatryłaś się, czy co? Nie wiem. No to powiedz mi, co ja mam robić. Może ci wody dam, co? Nie wiem.
Ej, to może ja pójdę po kogoś, może nam pomoże. Nigdzie nie idę. Anka? Kurwa, zimno mi. Jezus, ty się zaraz przewrócisz. Zimno mi. Jesteś cała rozpalona. Słyszysz mnie? Słyszę. Ale z kim ty rozmawiasz? Raport. Widzisz mnie? No ale jestem tu, no przestań. Stan oddziałów. Co? Rozproszone. Stan procentowy. 98,6. Ilu? Dwie. Kwantyfikacja tezy. Młoda, zdrowa, do tej pory niekryta samica. Ciało niewielkich gabarytów, kończyny sprawne, brak drobnoustrojów, brak pasożytów, uzębienie pełne, brak próchnicy, szkliwo nienaruszane, brak głów, brak pazurów, kość ogonowa zredukowana, gruczoły mlekowe rozrośnięte, sierść rdzawa gęsta, naturalnie długa, włosienie głowowe poza normatywne, usunąć.